Witam Państwa radnych i sołtysów, witam również gospodarzy tego obiektu, witam panów wójtów, pan skarbnik, sekretarz, witam Państwa wszystkich na 12 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbywa się w tej gościnnej w miasteczku galicyjskim i tą 12 sesję Rady Gminy Podegrodzie otwieram. Szanowni Państwo, ponieważ jest zmiana w porządku obrad, doszły dwie uchwały. Państwo otrzymaliście już poprawione zaproszenie z ujęciem tych punktów, to jest punkt 21, punkt 22. Ale żeby stało się wszystkim zadość, sprawdzimy jeszcze urządzenia do głosowania. Bardzo proszę nacisnąć ewentualnie jakiś przycisk. Chodzi o to, żeby sprawdzić urządzenia i forum przy okazji nam się wyświetla. Bardzo serdecznie dziękuję. 12 obecnych, 3 nieobecnych, usprawiedliwionych z różnych powodów. Szanowni Państwo, na wstępie, żeby miał możliwość Panu Dyrektorowi, doktorowi Robertowi Ryszardowi możliwość wypowiedzenia, bardzo serdecznie Panu dziękuję, że możemy tutaj w tej sali ratuszowej odtworzonej gościć. Dziękujemy za zaproszenie, tak samo Dyrektorowi Czopowi. Ale wiem, że Pan ma napięty dzień i w tym momencie chciałbym udzielić Panu głosu. Bardzo proszę o zabranie głosu, Panie Proszę. Myślę, że i medio, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado, miejsca w Podegrodziach, mówi o miejscu, bo to jest szczególne miejsce dla Sądecczyzny. Serdecznie Państwa chcę powitać tutaj w progach, można powiedzieć, najmłodszego dziecka Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, czyli Miasteczka Galicyjskiego, które w jakiś sposób jednak nawiązuje do tej Staropolszczyzny, zwłaszcza w zakresie zabudowy. Szanowni Państwo, jest niezmiernie miło powitać całą Radę z Panem Przewodniczącym na czele w miejscu, które gdzieś tam swoje początki brało i ma w Podegrodziu, bo działalność przed prawie 120 laty księdza Grzegorzka, który był proboszczem przecież Podegrodzia, jest związana z pierwszymi kolekcjami, które się zachowały na Sądecczyźnie i to jemu zawdzięczamy, można powiedzieć, także powstanie tej zacnej instytucji, którą jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, w swojej działalności niezwykle wielobranżowej, jak również i interdyscyplinarnej. To ksiądz Grzegorzek, jak również i Julian Zubrzycki rozpoczęli działalność muzealniczą na terenie Sącza już 120 lat temu. My oczywiście od 80 lat celebrujemy powstanie Muzeum Okręgowego w Sączu. Ja się cieszę, że właśnie w gminie Podegrodzie, a szczególnie w miejscowości Podegrodzie, działa jeden z naszych oddziałów, filii, która zajmuje się tą najstarszą, można powiedzieć, rzeczywistością Sądecczyzny. I to, co mówi profesor Żaki w swojej wędrówce Sącza, to właśnie od Podegrodzia rozpoczęła się ta wędrówka Sącza. W tej chwili, można powiedzieć, dotarła tutaj do Nowego Sącza. Także jeszcze raz chylę czoła przed wielką tradycją miejsca Podegrodzia, z jego ogromną tradycją, tą związaną także z historią Kościoła, bo trzeba sobie uzmysłowić, że przecież parafia Podegrodzie w pierwszej Rzeczypospolitej była największą parafią w domenie państwa Jagiellonów i potem prób elekcyjnych. Także tutaj też należy oddać wielką cześć mieszkańcom, jak również i samej strukturze administracyjnej Podegrodzie. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać, mieć te kilka słów wprowadzenia dotyczącego naszej instytucji. My zajmujemy się oczywiście szeroko rozumianą kulturą Sądecczyzny, bo Muzeum Okręgowe działa w obrębie oczywiście granic historycznych dawnej Sądecczyzny. Jak wiemy, dawna Sądecczyzna to przecież także rozwój administracji państwowej, kościelnej, ale także interkulturacja pomiędzy
między Węgrami a tą częścią dawnej Rzeczpospolitej. Czyli jesteśmy transgranicznie z Słowakami. Tą kulturę widać, ponieważ gdybyśmy wzięli pod uwagę samo funkcjonowanie mecenatu kościoła, jak również w zakresie kultury, jak również i administracji dawnego powiatu sądeckiego, to jednak trzeba oddać cześć, myślę, przed Tarnowem, tutaj Sączą. Tak jak powiedziałem, ta wędrówka Sączów trwa od, można powiedzieć, X wieku po dzień dzisiejszy, rozpoczęła się od Naszacowic, Podegrodzia, po Stare Sącz i trafiła do Sącza, więc myślę, że my możemy się szczycić tą jakże niezwykle ciekawą, interesującą pod względem także wielonarodowościową kulturą sądeczyzny. Muzeum samo w sobie zajmuje się dziedzinami nauki historycznych różnych dyscyplin, które w tej chwili prowadzimy. Zajmujemy się archeologią, zajmujemy się historią sądeczyzny w tym wymiarze szerszym, oczywiście geografii historycznej, ale także i etnologią, antropologią, jak również i sztuką prymitywną, czyli sztuką naiwną. Posiadamy 40 tysięcy eksponatów w swoim zakresie, w swoich zbiorach, a ta część tych eksponatów, które zostały tutaj w jakiś sposób przedstawione, związana jest z najstarszym budownictwem na Sądecczyźnie. To jest około 125 obiektów na wolnym powietrzu razem z zagrodami, z trzema kościołami, które pochodzą między innymi z Czarnego Gorlica, to jest cerkiew rzymskokatolicka z XVIII wieku, kościół z Łososiny Dolnej, który jest XVII-wieczną budową, jak również i zbór, czyli kościół ewangelicko-augsburski ze Stawem, który jest budową z początku XIX wieku i może być w sąsiedztwie, bo chyba w Świniarsko, ale już Stawła zawsze były w gminie Podegrodzie. W jaki sposób funkcjonowała ta świątynia, można powiedzieć dualnie, bo najpierw była w Stawłach świątynią luterańską, a następnie została zaadaptowana i zaaranżowana na świątynię rzymskokatolicką już po przeniesieniu w Świniarsko. Więc zachęcam Państwa także do zwiedzenia tego sektora, który jest związany również z kulturą, wielokulturą Nowego Sącza i Sądeczyzny, ale także szczególnym miejscem stały się Gołkowice, jak również i Stawła, które przecież funkcjonują w orbicie w administracji gminy Podegrodzie. Serdecznie chciałbym podziękować na samym początku panu Witowi, z którym znamy się od kilku lat, który wspierał nas w tych założeniach związanych z budowaniem sektorów tematycznych, zwłaszcza sektora kolonistów niemieckich, gdzie te kontakty były dla nas bardzo wiążące, bo korzystaliśmy z uprzejmości pana wójta, pana Stanisława Banacha, który miał znakomite kontakty z Ziomkostwem i dzięki nim udało się tutaj otworzyć te piękne budowle. To tylko tak na marginesie powiem, że pamiętam, jak tutaj zaprosiliśmy panią profesor Gertrudę Schiele. To jest ostatnia, można powiedzieć, córka sołtysa z Tadeu. Była bardzo wzruszona, jak weszła do kościoła, który otworzyliśmy tutaj niedawno. No i powiedziała nam coś takiego, że was było na to stać, nas chyba by na to było nie stać. Także wzruszyłem się, bo niektórzy zarzucali nas, że rozpoczynamy zwiedzanie skansenu od sektora kolonistów niemieckich, co jest równoznaczne z hołdem dla okupanta. Nie, to nie myśmy kształtowali historię, my tylko i wyłącznie odtwarzamy przeszłość ludzką i z tym związany kontekst. I tak naprawdę myślę, że pokazujemy naszą wielowiekową tolerancję, jak również i taką sposobność i empatię dla tych, którzy żyli tutaj razem z nami. I to chyba nas wyróżnia wśród narodów europejskich, szanowni państwo. Bądźmy z tym. Szanowni państwo, jeszcze raz chcę podkreślić to znaczenie, o którym tutaj wcześniej mówiłem. Ja się niezwykle cieszę, że także pana przewodniczącego Kotarka zawsze tutaj gościmy w kontekście różnych naszych spraw, związku ze związkami. Tak bym to ujął i cieszę się, że przyszedł pan przewodniczący już dzisiaj jest służbowo i oczywiście jako przewodniczący tak zacnej organizacji, jaką jest gmina Podegrodzie. Chcę też podziękować mojemu zacnemu koledze Sławkowi Czopowi. Można powiedzieć, że to jest taki prawnik, który zajął się w sposób empatyczny kulturą i dziedzictwem i zajmuje się tym do dziś dnia. Ale to dzięki niemu to miasteczko funkcjonuje. Tak jak powiedziałem, byliśmy bardzo sceptyczni co do możliwości rozkręcenia tej
tej przestrzeni na, w kontekście muzeum, no bo są to budynki rekonstruowane tutaj w miasteczku, więc one nie mają nic wspólnego z strukturą zabytkową obiektów historycznych. Niemniej jednak no, udało się tutaj dzięki działalności także mojego zacnego kolegi Sławomira rozruszać tą przestrzeń i pokazać, że ta wartość kulturowa, która tutaj została zgromadzona, ona ma podwójne znaczenie pod kątem tego, że udało się odtworzyć taki idealistyczny projekt, plan miasta galicyjskiego z początku wieku XX, jak również osiągnąć tak naprawdę tą jakość w sensie wykorzystania przestrzeni. To oczywiście ktoś by powiedział, że mamy tutaj w okolicy takie miasteczka jak Stary Sącz, Zakliczyn, Niepułowice, Krośnieńko, ale powiem tak, oczywiście, że mamy. Mamy te układy szachownicowe, które notabene są związane przecież z rozwojem miast o proweniencji, o metryce średniowiecznej. Niemniej jednak tutaj udało się nam odtworzyć, co Państwo oczywiście zobaczą i do tego zachęcam w trakcie naszej peregrynacji po skansenie sądeckim. Także udało się odtworzyć te wnętrza i można powiedzieć wyposażenie dawnych pracowni rzemieślniczych, które funkcjonowały niegdyś w takich właśnie miejscach. Dzisiaj to jest nieosiągalne w strukturach historycznych układów miejskich, które są oczywiście zamieszkane przez osoby prywatne, które no, w sensu stricte muszą odnosić się do funkcjonalności współczesnej. Więc jest tutaj taka, można powiedzieć, gra historią i to chcieliśmy osiągnąć. I nie ulega wątpliwości, że to udało się osiągnąć. Także co też zauważają różni filmowcy, bo przecież kręcimy już tutaj kolejny film, który jest no, w jakiś sposób naszą próbą w tym, że miasteczko galicyjskie jest pokazywana jako przestrzeń historyczna zbudowana na kanwie rekonstrukcji historycznej. To niewątpliwie nas satysfakcjonuje. Co jeszcze chciałem powiedzieć, dziękując Państwu za dzisiejszy pobyt w miasteczku, to to, że my jesteśmy cały czas aktywni także w sferze nie tylko historycznej, ale w sferze rozbudowy infrastruktury historycznej. To znaczy przeprowadzamy w tej chwili duży program konserwatorski, można powiedzieć, no nie było do tej pory w tej części Europy tego typu projektu, który bym, że tak powiem, ujmował kilkanaście zespołów zabytkowych z kanceli w Małopolsce w kontekście konserwacji obiektów zabytkowych, więc te 150 obiektów, które dzisiaj jesteśmy liderem w zakresie konserwacji, to też myślę, że nasza firma sądecka i możemy się poszczycić tym, że posiadamy jeden z największych, dzisiaj chyba największy skansen w Polsce. Oczywiście no, nie należy tego pejoratywnie pojmować. Sądeczyzna łączy się i zawsze będzie tą ostoją kultury i tradycji. Tym możemy się poszczycić, bo każdy, kto tu przyjeżdża, zazwyczaj oddaje się temu urokowi czasu przeszłego. To jest taki swoisty technikum czasu. Wchodzi w tą przestrzeń, zanurza się w niej i tak naprawdę wychodzi inny. I tego wszystkiego także życzę tym wszystkim, którzy spotkają się z tą naszą formułą właśnie takiego puretańskiego skansenu, gdzie nie ma żadnej tabliczki, gdzie wszystko jest wyjęte z przestrzeni, w której kiedyś tam, powiedzmy, funkcjonowało. Szanowni Państwo, chcę jeszcze raz podziękować za udział panu przewodniczącemu w Radzie w tych naszych dzisiejszych spotkaniach i zaprosić Państwa na tę peregrynację po miasteczku galicyjskim i także po tych przestrzeniach, które udało się ostatnio zrekonstruować, czyli przede wszystkim chcielibyśmy się pochwalić przemysłem ludowym, bo to jest coś, co komplementarnie uzupełnia naszą ekspozycję muzealną. Do czego oczywiście zachęcam, bo jest taka retrospektywa dawnego przemysłu, który jest związany ściśle z przemysłem ludowym, który był funkcjonował na Sądeczynie. Te obiekty, które udało nam się zrekonstruować, również przenieść, to są obiekty pochodzące właśnie z Sądeczyzny. Także życzę bardzo owocnych obrad, jak również tej peregrynacji, która będzie przewidziana po spotkaniu Państwa. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Chylę czoło najstarszym ośrodkowi na Sądeczyźnie. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy Panie Dyrektorze za przedstawienie takie w telegraficznym skrócie zawartości tej kultury i sakralnej, i ludowej, i budowlanej z okresu, który to miasteczko galicyjskie zawiera. Na pewno skorzystamy z okazji, że jesteśmy już tutaj i część obiektów zwiedzimy. Na pewno nie wszystkie, bo ten teren jest dosyć rozległy i działalność już przez tych kilka lat spowodowała, że no, tu trzeba poświęcić parę dni, żeby tak naprawdę zaczerpnąć
co tu jest. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję również za przypomnienie tego historycznego rysu. Tak, gminy Podegrodzie, miasta Podegrodzie, wsi Podegrodzie, być może miasto kiedyś. I za zaproszenie tutaj na dzisiejszą sesję. Czujemy się zaszczyceni gościąc w miasteczku galicyjskim. Ja osobiście. Rozpoczynamy, czy kontynuujemy nasze obrady. Jak widać, no miejsce naprawdę ze wszech miar zasługujące na to, żeby tu się odbywały też czasami uroczyste sesje rady gmin, nie tylko gminy Podegrodzie, ale również różnych innych. Tu jest okazja zobaczyć to, co nasi przodkowie w kulturze tej sakralnej budowej i budowlanej, jak również samorządowej nam pozostawili w spadku. Szanowni Państwo, przechodzimy do porządku obrad. Zmiana porządku obrad. Doszły dwie uchwały na wniosek pana wójta. Pierwsza uchwała to jest wyrażenie zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu apteki zlokalizowanej na nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną numer 521 przez 2 Brzeznie oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego typu zawarcia przedmiotowej ustawy. Ta uchwała znajduje się w punkcie 21. A druga uchwała to jest w sprawie uchylenia uchwały numer 32. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości. Tu chodzi o szkołę wyłączkowa rolnicza. W związku z powyższym otrzymaliście Państwo nowy porządek obrad i żeby procedować zgodnie z nim, oddaję teraz pod głosowanie przyjęcie nowego porządku obrad z ujętymi już tam dwoma uchwałami. To z Pań i Panów Radnych. Czy są jakieś głosy jeszcze w tej kwestii do głosowania przystąpię? Nie widzę. Czy autor uchwał chciałby zabrać głos? Nie. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego po dokonanych zmianach i porządku obrad? Bardzo proszę o załączenie na głosowanie. Proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. 12 głosów za wszystko. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez przewodniczącego Rady Gminy. Ponieważ tak się złożyło, że to jest moja pierwsza Rada Gminy w okresie wakacyjnym, którą prowadzę pierwsza sesja, ponieważ byłem na chorobowym, więc nie było żadnej działalności z mojej strony ze względu na zwolnienie chorobowe. W związku z powyższym, jeśli pan zastępca ma jakieś tutaj uwagi do tego punktu nie ma, powiem tak, że w dniu wczorajszym była taka interwencja, ale to osób prywatnych, więc być może poruszymy to w innym czasie. Natomiast mówię, no, informacja o moich działaniach jest taka, że nie działałem ze względu na chorobowe. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nadrobię to teraz do końca roku i później jeszcze kolejnych latach. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym przez Gminę Podegrodzie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 12 września 2019. Powiat w Urzędzie Marszałkowskim, ulica Racławicka w Krakowie. Oraz siedziba PFRON-u, podpisanie umowy.
13 września spotkanie starostwo powiatowe, spotkanie z dyrektorem, z panem dyrektorem Czerwińskim, zarządem dróg powiatowych, podpisanie umowy dotyczącej żłobka w Brzeznej, spotkanie z wójtem gminy Łukowica i radnymi w Długołęce Świerki, biblioteka gminna w Pajgrudzie, spotkanie z panem dyrektor, delegacją z Ministerstwa Kultury, zebranie sołeckie w Podegrodzu. 16 września. Spotkanie z przedstawicielami zespołu Brzeźniki, spotkanie z komendantem OSP, Stadła, wyjazd do Podrzecia, zebranie sołeckie w Brzeznej. 17 września. Spotkanie z architektem i wykonawcą żłobka w Brzeznej, zebranie sołeckie w Gostwicy, zebranie sołeckie w Długołęce Świerki. 18 września. Zebranie sołeckie w Mokrej Wsi, zebranie sołeckie w Rogach. 19 września. Wjazd do Długołęki Świerki dotyczyło niewłaściwego przechowywania opieki nad tym, niewłaściwej opieki nad psem. Wyjazd do przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczych w Olszanej. Zebranie sołeckie w Podrzeczu, w Chochorowicach. Witacz, spotkanie w sprawie dowozu dzieci do szkoły. 20 września, spotkanie w Urzędzie Gminy z dyrektorem Czerwińskim, wyjazd na drogi gminne i powiatowe, podsumowanie Ligi Orlika w Nowym Sączu. 21 września, spotkanie z projektantem drogi i mostu Brzeznej, wyjazd w teren, Podrzecze, cmentarz, szkoła w Stadłach. 24 września, Kraków, Urząd Marszałkowski, Departament Zdrowia i Rodziny, Kraków, odbiór medali dla jubilatów 50-lecia ślubów małżeńskich, podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Podegrodziu. 25 września, spotkanie z dyrektorami szkół. 26 września, Biuro Pracy Nowy Sącz, chodzi o przedłużenie pracownikom, stażystom umów w Urzędzie Gminy w Podegrodziu. 27 września spotkanie z dyrektorem NURD-u w Nowym Sączu, panem Płachiakiem. 29 września młodzieżowe zawody pożarnicze w Podegrodziu, sołecki turniej piłki siatkowej. 30 września spotkanie z projektantem w sprawie szkoły w Stadłach. 1 października wyjazd na drogi gminne. Spotkanie z mieszkańcami Brzeznej dotyczyło drogi na osiedlu za budynkiem byłego gimnazjum obecnej szkoły podstawowej. 2 października wyjazd do zakładu terapii zajęciowej w Kostwicy. Rozstrzygnięcie konkursu, rysunki dzieci. Spotkanie z panem dyrektorem zakładu Polskiej Spółki Gazowniczej oddziału w Krakowie. Spotkanie z posłem Janem Dudą. 3 października spotkanie z senatorem Stanisławem Kozłowskim. Spotkanie z komendantem policji w Starym Sączu. Wyjazd do spółki Polsat w Olszanej. 4 października podpisanie umowy z panią dyrektor PFR-u Martą Morderską, spotkanie z sołtysem Chochorowic, 50-lecie pracy twórczej pana Kazimierza Pasty. 7 października podpisanie kredytu z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Spotkanie z panem kierownikiem gazowni w Nowym Sączu, panem Michalikiem. Wyjazd znowuż na drogi gminne. 8 października udział w konferencji dotyczącej profilaktyki oraz niebieskiej karty. To miało miejsce w Urzędzie Gminy w Podegrodziu. Spotkanie szkoła Stadła, spotkanie z Radą Rodziców i Komitetem Budowy Szkoły. Spotkanie z przedstawicielem MPK. 9 października międzygminne zawody halowe.
na spotkanie w sprawie projektu szkoły, byłej szkoły rolniczej, transport zbiorowy, spotkanie w starostwie powiatowym, 10 października udział w otwarciu dworca MPK w Nowym Sączu, 11 października Dzień Nauczyciela Brzezna, szkoła podstawowa w przedszkole, wyjazd do budowanego przedszkola Brzeznej, remontowanego. 14 października spotkanie z radnym panem Popielą, Dzień Nauczyciela Wroga, udział w uroczystości, spotkanie ze związkami, z przedstawicielami Związku Zawodowych Solidarność, wyjazd na cmentarz Brzezna, spotkanie z radnym i sołtysem Podrzecza, spotkanie z radnym Spodygrodzia, spotkanie z radnym Długołęki, spotkanie w sprawie Ośrodka Zdrowia Brzezny. 15 października, wyjazd do Łącka, spotkanie z wójtem Łącka, Stary Sącz, spotkanie z burmistrzem Starego Sącza, Dzień Nauczyciela w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. 16 października, spotkanie z wójtem Łukowicy, pasowanie uczniów klas pierwszych w Podegrodziu, wyjazd do Brzeznej w sprawie apteki. 18 października, spotkanie z przedstawicielami kontroli administracji skarbowej. 19 października, spotkanie, podsumowanie ćwiczeń z akcji poszukiwawczej osób zaginionych. Uczestniczyły w tym wszystkie jednostki strażackie z naszej gminy i udział w spotkaniu członków Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na podsumowaniu sezonu Brzeznej. 21 października, wyjazd do starostwa, spotkanie z dyrektorami i 22, wczorajszy dzień Kraków, konwent wójtów, burmistrzów, tematyka spotkania, gospodarowanie odpadami komunalnymi, segregacja odpadów. To... Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są jakieś pytania, uwagi do tego sprawozdania ze strony radnych? Proszę. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o radnych, nie było żadnych uwag ze strony Urzędu Skarbowego, a jeśli one były, zostały poprawione. Natomiast jest analiza oświadczeń majątkowych składanych do wojewody małopolskiego. Dotyczy ona pana wójta Stanisława Banacha. Terminowość bez uwag, stwierdzone nieprawidłowości bez uwag, działania podjęte w związku z nieprawidłowościami bez uwag oraz mojego sprawozdania, mojego oświadczenia majątkowego. Przewodniczący Rady Gminy, panie Zeptowarza, terminowość bez uwag, stwierdzone nieprawidłowości bez uwag, działania podjęte w związku z nieprawidłowościami bez uwag. Upoważnienia wojewody małopolskiego, magister Artur Słowik, radca prawny, wydziale prawnym i nadzoru. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Do końca października musimy tych ławników przedstawić. W związku z tym, że był powołany zespół do opiniowania kandydatów na ławników, bardzo proszę członka zespołu, pana Sławomira Czocha, radnego, o przedstawienie tego protokołu. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo sołtysi. Na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 roku zespół w sprawie zaopiniowania kandydatów na
Marek Członek, opiniowali złożone kandydatury i tak w posiedzeniu też zaznaczę, uczestniczyła pani Bożena Bodziony jako przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, wyznaczony przez prezesa sądu do pracy w zespołach opiniujących kandydatów na ławników. Ogółem wpłynęło do Rady Gminy po Wygrodzie 3 złożenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. I tak na podstawie artykułu 161 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy po Wygrodzie ma dokonać wyboru 7 ławników, w tym do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu 2 ławników, w tym 2 ławników do Sądu Pracy, do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 5 ławników. I tak tutaj należy zauważyć, że chętnych jest dużo mniej niż ustawa przewiduje możliwości zgłoszenia tych kandydatów na ławników ze strony gminy Podegrodzie, czyli jak zauważył zespół w porównaniu do poprzednich okresów, to zainteresowanie w tym roku było dużo mniejsze. I tak do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu kandydaci na ławników, żeby najpierw przedstawić do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, wpłynęła kandydatura pani Bogumiły Mastarskiej z Brzeznej, zgłoszona przez prezesa Sądu Okręgowego i też w tej sprawie prezes sądu wystąpił z opinią na temat tej kandydatury, bardzo pozytywną, oraz 2 kandydatów do Sądu Rejonowego, pani Łukasi Maria i Maciusza Janina, zgłoszone przez prezesa Sądu Rejonowego, również z odpowiednimi opiniami pozytywnymi w zakresie tych kandydatur, tych osób. W wyniku szczegółowej analizy zgłoszonych kandydatów na ławników zespół zaopiniował kandydatów na ławników i stwierdził, że wszystkie kandydatury wypełniły w ustawowym terminie, czyli do 30 czerwca 2019 roku. Wszyscy kandydaci spełniają przesłanki ustawowe, by mogli kandydować na ławników oraz do kart zgłoszeń dołączyli wymagane dokumenty. W związku z powyższym zespół zaopiniował kandydatów na ławników i proponuje właśnie te kandydatury, czyli do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu osobę pani Bogumiły Mastarskiej, a na ławników do Sądu Rejonowego kandydatury pani Marii Łukasik i pani Janiny Maciuszek. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za wyczerpującą informację. Szanowni Państwo, ponieważ no musimy to przyjąć uchwałą, ale wcześniej musimy przegłosować w głosowaniu tajnym. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych i statutem Rady Gminy Podegrodzie musimy wybrać komisję skrutacyjną w liczbie 3 osób, która dokona głosowania, przeprowadzi głosowanie w sprawie ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Oczywiście te zgłoszenia będą na jednej karcie do głosowania, będą tam zresztą, jak otrzymacie Państwo już karty do głosowania, to myślę, że głosowaniu i w sposobie głosowania powinna być komisja skrutacyjna lub ja osobiście. Bardzo proszę Państwa radnych do zgłaszania się do komisji skrutacyjnej. Bardzo dziękuję. Pani Krystyna. Druga osoba. Pan Sławomir Czon. Pani Krystyna Rupka. Nie wiem, czy nie byś zachodziła jakieś zakłócenie w związku z tym, że występowałem w tym zespole o zaopinię. Oczywiście. Ale ja bym chciał poddać kandydaturę pana radnego z Poczecza, pana Michała Łojka. Zgadza się pan radny? Nie, to dziękuję. Pan radny Piotr zgadza się. Dziękuję bardzo. A pan radny Jan Opiela, jakbym zaproponował. Dziękuję serdecznie.
czyli mamy trójkę radnych, którzy będą komisją skrutacyjną w przeprowadzeniu tego głosowania. Natomiast bardzo proszę Państwa o ukonstytuowanie się, myślę, z posłów, tutaj wybrałem raz przewodniczącego. A jeszcze wcześniej, zanim Państwo pójdziecie, udacie się uchwałą się przyjąć ten skład komisji. Bardzo proszę, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem takiego składu komisji skrutacyjnej, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę komisję o ukonstytuowanie się w ręku swojego rana przewodniczącego.
Państwo, jest wybrany przewodniczący, tak? Pani przewodnicząca. Jest wybrany pan przewodniczący Piotr. Bardzo miło. Bardzo proszę. Szanowna Rado, przewodniczący, wójcie, komisja skrutacyjna konstytuowała się w składzie. Przewodniczący Piotr Dyrek, członek Krystyna Mrówka i członek Jan Popiela. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym momencie komisja skrutacyjna rozda kartki do głosowania Państwu. Państwo oczywiście, żeby zachować tajność, możecie sobie odejść od stolika, podejść w dowolne miejsce. Z tyłu najlepiej są miejsca. Skreślić to, co trzeba na karcie do głosowania i później włożenie karty do urny wyborczej. Bardzo proszę komisję skrutacyjną o rozdanie karty do głosowania. Jedna informacja, na karty, są dwie karty do głosowania i na jednej jest jedno nazwisko, przy nazwisku jest pozycja tak lub nie i trzeba skreślić, na drugiej dwa nazwiska i tak analogicznie. Dziękuję bardzo. Karty do głosowania zostały rozdane. Bardzo proszę Państwa o zagłosowanie i przestanie kart do głosowania. Panie Przewodniczący, ja bym prosił, żeby jednak wywoływać po prostu Panów Radnych, jak sobie podkreślają inni, żeby była sytuacja jasna. Pan
Pan Jerzy Leciński. Pan Damian Tokarczyk. Mała cegiełka, jest, oczywiście mam dużo satysfakcję, że coś tutaj mogłem zrobić również, nie zeszło, ale muszę powiedzieć, że ogromna, wytężona praca zarówno pana dyrektora Ślusarka, jak również pana dyrektora Czopa, to co państwo tutaj widzicie, ogrom imprez, jakie odbywają się w ciągu sezonu tutaj na terenie miasteczka galicyjskiego, nie licząc tych grup przyjezdnych, które bardzo często zwiedzają to miasteczko, to naprawdę jest ogromna zasługa tych osób. Z racji tego, że kiedyś mogłem uczestniczyć też w drobnych tutaj pracach, no mogę to z całą stanowczością, odpowiedzialnością dzisiaj stwierdzić. Ogromny wkład. Jeżeli państwo jakieś pytania, bardzo proszę w takim razie pana dyrektora Czopa o przekazanie moich słów podziękowania również za możliwość udostępnienia nam dzisiaj sali ratuszowej. To jest ratusz, o ile się nie mylę, który był w założeniu stać się ratuszem miasta Starego Sącza, ale do realizacji nie doszło. Pozostały jednak jakieś projekty, plany i ten ratusz stanął tutaj w tym miasteczku galicyjskim, jak został pięknie nazwany. Podziękować. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, panie wójcie, panu dyrektorze, szanowni państwo, szanowni goście. No, pan Dudwan chyba tylko przez swoją skromność tutaj powiedział, że to jego mały wkład, natomiast my ze strony Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu ogromnie cenimy tą współpracę od wielu lat z osobą pana Stanisława Banacha, bo też może nie wszyscy wiedzą, ale pan Banach też przecież prywatnie czy też społecznie od lat opiekuje się chociażby, jest tą osobą, która opiekuje się między innymi cmentarzem w Stachlach, tym cmentarzem po niemieckim. To jest też przez wiele lat mnóstwo kontaktów z potomkami, którzy kiedyś zamieszkiwali między innymi właśnie Stachła. I my po prostu te kontakty też powinniśmy się za uprzejmością osoby pana Stanisława wykorzystaliśmy. I tutaj wspomniana pani profesor, która rzeczywiście z tą wizytą tutaj pojawiała się, która też co więcej za też staraniami pana wójta nawet przekazała dalej do naszego muzeum, które w jakiś sposób też wykorzystaliśmy w tym, tak, że są one dzisiaj na ekspozycji właśnie w tym sektorze kolonistów niemieckich. Mam nadzieję, że też tutaj dołączy się do tego zaproszenia pana dyrektora Roberta Ślusarka. I też chciałbym jeszcze raz zaprosić, żeby później poza
właśnie z sektorem kolonistów niemieckich. No i ta przepiękna świątynia, zbór ewangelicko-augsburski, który ma przepiękną też historię. Obiekt 3 razy translokowany, szanowni państwo, bo przecież tak już był dyrektor Ciusali, też większość z państwa zna tą historię. W zasadzie do 1953 roku ta świątynia służyła mieszkańcom Stawy. Tam jeszcze w tym wrycie ewangelicko-augsburskim, później przeniesienie tej świątyni do miejscowości Świniarsko, gdzie w zasadzie do końca prawie lat 90. służyła mieszkańcom też części naszej gminy, bo przecież miejscowość Pobrzecze należy do parafii Świniarsko, mieszkańców Świniarska i pozostałych miejscowości w tej parafii Świniarsko jako kościół już rzymskokatolicki. Natomiast kiedy staraniem ówczesnego proboszcza i decyzją proboszcza parafii Świniarsko za przyzwoleniem diecezji, świątynia ta została przekazana tak służą przez te długie lata w Starłach. No i ona przed przedwojennym. I to mam nadzieję, że dzisiaj właśnie zdążymy zobaczyć, czy państwu zaprezentować. Pan dyrektor Ciusalek dzisiaj przekaże te podziękowania. Musiał opuścić już dzisiejsze posiedzenie. Tak naprawdę przybywa na urlopie, a przez to, że ma ogromny szacunek, też tak mi to przekazał i do samej gminy, i też do tutaj włodarzy gminy. Chciał przynajmniej na chwileczkę z państwem się przywitać, kilka zdań do państwa powiedzieć. Także te też osoby się chyba docenię, że znalazł czas, nawet w okresie, kiedy ma kilka dni swojego urlopu. Co z państwa, mógłbym mówić tutaj więcej o samym miasteczku galicyjskim, ale to zostawimy sobie na później, żeby nie na sucho opowiadać, ale to rzeczywiście, jak będziemy tą przestrzeń mogli obejrzeć. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mamy już wyniki głosowania. Prawników Sądu Najwyższego Rozgrywającego. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie protokołu. Protokół Komisji Skrutacyjnej do Rady Gminy Powiedzi z wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w tym do Sądu Pracy na czas kadencji 2020-2023 z dnia 23 października 2019 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie dyrektor przewodniczącym, Rówka Krystyna członek, Opiela Jan członek. Stwierdza, że spośród obecnej na sesji Rady Gminy Podlegrodzie 12 radnych głosów nie uczestniczyło 12 radnych. Oddanych głosów 15, w tym ważnych 12, nieważnych 0. Kandydaci na ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu otrzymali następującą ilość głosów. Marszczalska Bogumiła 11 głosów za, 1 głos przeciw. Kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w tym Sądu Pracy, otrzymali następującą ilość głosów. Łukasz i Maria 12 głosów za, 0 przeciw. Maciuszek Janina 12 głosów za, 0 przeciw. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w Nowym Sączu, w tym do Sądu Pracy, wybrani zostali Łukasz i Maria. Bardzo Maciuszek, przepraszam. Maria Łukasz i Janina Maciuszek. Bardzo proszę państwa radnych o przegłosowanie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Rady Gminy Podlegrodzie z dnia 12 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 nr 437 Rady Gminy Podlegrodzie z dnia 28 grudnia 2018. Przewodnicząca Komisji Budżetowej jest dzisiaj na chorobowym, jest nieobecna, ale przekazała mi, że nie było żadnych uwag, jeśli chodzi o kwestie budżetowe, chyba że ktoś z członków Komisji Budżetowej ma ochotę zabrać głos w tej kwestii. Bardzo proszę.
Gliwice. W związku z powyższym głosujemy uchwałę nr 138 w sprawie zmian uchwały nr 11/133 oraz uchwały nr 4/37 z 2018 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. 12 za. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/36/2019 w sprawie zmiany uchwały nr Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Podegrodzie. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej gminy Podegrodzie na rok 2019 nr 4/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. 12 osób za. Kolejna uchwała to uchwała nr 141 w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla gminy Łącko. Chodzi tutaj o remont i przebudowę drogi gminnej Czarny Potok pod Szkołą na odcinku. Częściowo korzystamy również my z tego odcinka drogi i mieszkańcy naszej gminy, w związku z tym jest taka uchwała potrzebna. Żeby udzielić jakiejkolwiek pomocy drugiej gminie, potrzebna jest uchwała. W wysokości do 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego. Czy są jakieś pytania w związku z tym? Nie widzę. Szanowni Państwo, podejmujemy uchwałę nr 141 w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla gminy Łącko. Przystępujemy do głosowania.
to. Kolejne punkty 13-14 dotyczą, rozpatrywała Komisja Oświatowa. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o zajęcie stanowiska tej kwestii. Dziękuję panie przewodniczący. Komisja Oświaty w dniu wczorajszym na posiedzeniu zajmowała się właśnie projektami uchwał, które są w porządku obrad 13 i 14. Komisja zaopiniowała oba projekty pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi? Dziękuję, wszystko jasne. Przechodzimy do procedowania. Punkt 13, uchwała nr 143, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminy jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek w Skrzeznej i nadania mu statutu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Uchwała nr 144, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Podegrodzie. Są to dodatki funkcyjne, dodatek za zasługę lat, dodatek motywacyjny i nagrody ze specjalnego funduszu nagród i za wychowawstwo. Myślę, że tutaj jest przedstawione bardzo wyraźnie. Jeśli były pytania w tym zakresie, bardzo proszę. Dziękuję, nie mam. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 143 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, organem prowadzącym jest gmina Podegrodzie. Bardzo proszę o przegłosowanie uchwały. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Podegrodzie. W uzasadnieniu czytamy, pozytywnie zaopiniowała wniosek zainteresowanego Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu Rady Gminy Podegrodzie. W powyższym stanie rzeczy wyrażenie zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej w Rzeźni jest w pełni uzasadnione. Czy są jakieś pytania odnośnie tego? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 145 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Podegrodzie. Działka w Rzeźnej. Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem uchwały o przegłosowanie. To jest działka ewidencyjna nr 876/11. Dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowości Podrzecze. Bardzo proszę, czy są jakieś uwagi? Nie ma. W związku z powyższym bardzo proszę o przegłosowanie uchwały nr 146 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowości Podrzecze. Bardzo proszę o przegłosowanie.
uchwała również dotycząca działek położonych pod rzeczą. Są to działki numer 390 i 389 pod rzeczą. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu rozbudowy tych działek w zakresie przeznaczenia działek zlokalizowanych w miejscowości pod rzeczą. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie w zakresie działek zlokalizowanych Podegrodzie, uchwała numer 148. Są to działki numer 322 i działka numer 323. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 148 dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie w zakresie przeznaczenia działek numer 322 i 323 miejscowości Podegrodzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Podegrodzie. Czy komisja skargi wniosku, przewodniczący komisji chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Dziękuję. Tak, komisja skarg wniosku i petycji dogłębnie rozpatrzyła obie te skargi. Jednogłośnie uznano obie skargi za bezzasadne. Uzasadnienia zostały dołączone do projektu uchwały. Mogą się Państwo z nimi zapoznać. Przy razie pytań Pan Adwokat Paweł Mędrek chętnie odpowie na właśnie pytania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy w związku z powyższym są jakieś pytania ze strony Państwa radnych w sprawie tych skarg? Jedna dotyczyła wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów o obronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej, którą teraz będziemy głosować, a druga
głosujemy uchwałę nr 150 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy w Odegrodzie. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw, proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Proszę o sprawdzenie mojego dążenia do głosowania. W związku z faktem, że urządzenie było niesprawne, szanowni państwo, przystępujemy do reasumpcji głosowania o uchwałę nr 150 i jeszcze raz uchwałę nr 150 będziemy głosować w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy w Odegrodzie. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem lub nie, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jest to pierwsza uchwała z tych wniesionych na obecne posiedzenie Rady Gminy dodatkowych uchwał przez pana burmistrza, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczonej lokalu apteki zlokalizowanej na nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 521/2 Brzeznej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej ustawy. Czy są w tej kwestii jakieś pytania od państwa rady? Nie widzę, czy wnioskodawca chciałby coś. Również nie, dziękuję bardzo. W związku z powyższym podejmujemy uchwałę nr 151 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu apteki zlokalizowanej na nieruchomości obejmującej działkę nr 521/2 Brzeznej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem lub przeciw, proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku.
sprawie biura zajazdowy na oddanie najem na czas nieoznaczonych lokalu opieki zlokalizowanej w Brzeznej. Bardzo proszę o głosowanie. I ostatnia z uchwał przewidziana na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 32/367 z 2017 roku Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października oraz wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Przypominam, że jest to teren po byłej szkole rolniczej wraz z budynkiem. I czy są jakieś pytania w tej kwestii? Bardzo proszę. Bardzo proszę panią Sławę. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. Cieszy fakt, że sprawa po takim długim okresie czasu, a przypomnę, że no, już prawie kilka lat trwa sprawa tej nieruchomości położonej w Podegrodzie, w centrum Podegrodzia. No i tak jak widzimy po tej uchwale, wreszcie jest pewien przełom najwyraźniej. Natomiast no, nie mam jeszcze tej pełnej informacji, jak ostatecznie będzie pewnie to zakupione, bo widzę, że pojedziemy w kierunku zakupu. No, i mam tu zabezpieczenie pewne na hipotece, co prawda, natomiast nie wiem, czy to te kwoty już są znane, na jakich warunkach byśmy to nabyli, to mam takie pytanie tutaj przy okazji, natomiast chciałbym jeszcze raz podkreślić, że o tym też na jednej z poprzednich sesji mówiłem, że to jest bardzo ważne zadanie, nie tylko dla samej miejscowości Podegrodzie, ale myślę, że dla całej gminy, aby ten teren w centrum miejscowości Podegrodzie mógł służyć do celów społecznych dla całej społeczności naszej gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, ponieważ jest podniesiona uchwała, pana wójta o zadanie głosu w tej kwestii. W odpowiedzi na zapytanie pana radnego chcielibyśmy po nowym roku, styczeń bądź luty, dokonać zakupu już w ramach nowego uchwalonego budżetu. Jednorazowy zakup daje panu staroście możliwość udzielenia nam bonifikaty. Gdybyśmy to chcieli na przykład w ratach nabywać, to tej bonifikaty byśmy nie uzyskali. A tutaj chodzi tylko o zabezpieczenie w razie, gdybyśmy chcieli zejść ze ścieżki, którą tutaj w paragrafie, ze ścieżek, które w paragrafie trzecim mamy wytyczone. Ja nie widzę takiego zagrożenia w ciągu najbliższych lat, ale myślę, że w ogóle nie widzę takiego zagrożenia. Myślę, że te przedsięwzięcia, które tutaj chcemy zrealizować, są no, odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne całej naszej gminy. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przeczytać paragraf trzeci tej uchwały. Nieruchomość, o której mowa w paragrafie drugim, zostanie przeznaczona na cele publiczne związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, 2. działalnością Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, 3. działalnością Ośrodka Wsparcia dla Młodzieży Trudnej, 4. działalnością Zakładu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych i 5. budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czyli ta hipoteka umowna ma zabezpieczyć, że po nabyciu tej nieruchomości będziemy prowadzić działalność w zakresie tego trzeciego punktu, punkta, które państwu przeczytałem. To też, żeby mieszkańcy gminy mieli na bieżąco informację, co na tym terenie zamierzamy zrobić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z powyższym głosujemy uchwałę nr 152 w sprawie uchwalenia uchwały w Podegrodzie z dnia 24 października. Oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do Gminnego Zasobu Nieruchomości.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo jednogłośnie, bardzo państwu dziękuję za zrozumienie tej kwestii. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu, który państwo otrzymaliście w międzyczasie? Państwo przeglądali ten protokół. Nie widzę. W związku z powyższym, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę państwa sołtysów, państwa radnych o zadawanie pytań, ewentualnie poddawanie pod wątpliwość kwestii, które państwa bulwersują lub bulwersują mieszkańców. Bardzo proszę. Ja może chciałem. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani, w takiej sprawie chciałem informację na temat dojazdu do szkoły w Brzeznej. Jakie są plany tam odnośnie tego dojazdu do szkoły w Brzeznej, bo tam wszystkie dzieci w tej chwili są w tej szkole w Brzeznej. Obserwuję to, dołożę córkę, dzieci też tam do szkoły, no widzę, tam jest bardzo niebezpiecznie, ta droga jest bardzo wąska. Samochody jeżdżą, matki odwożą te dzieci chodzą pomiędzy samochody, bo jedne są dołożone, drugie przechodzą, nie wiem, tam by coś pasowało zrobić. No tam jest bardzo ciasno, te drzewa jeszcze tam takie trochę bezsensownie, nie wiem, palisadę bić w tą rzekę, żeby tam zrobić chodnik, poszerzyć to miejsce, nie wiem. Bo tam jakiś panowany most, nie wiem, czy to płatka, czy to jest plana i kiedy to będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Faktycznie ten dojazd teraz utrudniony jest do tej szkoły, ponieważ kiedy było gimnazjum, dojeżdżały, no młodzież dochodziła i bez odwożenia przez rodziców, dowożona była autobusami. W tej chwili to są małe dzieci i praktycznie jedno dziecko, jeden samochód i robi się korek. Stąd też to, co już było mówione wcześniej tutaj na Radzie, ta budowa mostu i drogi wzdłuż gimnazjum, mostu i refy. Wyjeżdżając naprzeciw, na wprost z gimnazjum na drogę powiatową i te spotkania z mieszkańcami się odbywały dotyczące już szczegółów projektu, który jest skończony przez firmę, której to zostało zlecone. Kiedy uzyskałem pozwolenie na budowę, będziemy pozyskiwać w przyszłym roku, będziemy starać o środki. To jest dość poważna inwestycja, kosztowna. Ta droga zawiera pełną infrastrukturę, chodnik, oświetlenie, wszystkie odwodnienia szczególnie, bo tam właśnie w dół na te tereny od strony Chorowic bardzo dużo wody w czasie opadów spływa. Stąd też muszą być to no, dosyć poważnie tam zabezpieczone te wody właśnie, ujęcia tych wody zbiornika, który będzie odparowywał. No i też kanalizacja, rurociąg. Inwestycja jest dosyć kosztowna. Ale to w odpowiedzi na pytanie pana radnego jest przewidywany właśnie most i ta cała droga aż do góry, czyli takie połączenie już będzie naokoło do drogi powiatowej w stronę Chorowic. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, wpłynęło do... Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja z tego miejsca chciałem bardzo podziękować dla nieobecnej dzisiaj pani radnej powiatowej Joannie Szewczyk-Kubackiej, bo dzięki niej, w dużej mierze dzięki niej, dzisiaj na drodze w Chorowicach jest wylewany asfalt na drodze powiatowej. Wiem, że to jest, na to składa się wiele czynników, ale naprawdę od prawie roku wiem, że za tym chodziła, że pilotowała tą sprawę i chciałem jej jeszcze za to serdecznie podziękować. Również panu Wójtowi, bo na pewno nie mniejszą ma w tym zasługę. No i jest to z dobrem dla nas wszystkich. Drugie podziękowanie chciałem skierować dla strażaków OSP Podrzecze, dla pana sołtysa, który zresztą też jest druhem tej jednostki.
za pomoc w realizacji celów i inwestycji związanych z Funduszem Sołeckim, bo naprawdę gdyby nie ich pomoc, to myślę, że nie zostałoby to zrealizowane tak błyskawicznie i dziś mogę powiedzieć, że zostały zrealizowane z nawiązką naprawdę, bo jak widziałem efekty, no to są naprawdę zdumiewające. Za to jeszcze raz im dziękuję. I Panie Wójcie, jeszcze tak łącząc te dwie sprawy, czyli Chorobice i OSP. Jak wygląda sytuacja z remizą w Chorobicach, to znaczy nawet z tą działką pod inwestycje, czy jest jakaś alternatywa? Bo z tego co wiem, no to ja przynajmniej, moja wiedza kończy się na tym, że była komisja budżetowa obejrzeć działkę, zaopiniowała ją pozytywnie. Natomiast z tego co wiem, no to ta działka nie klasyfikuje się do inwestycji. I chciałem zapytać właśnie, na jakiej podstawie pan wójt i pan wicewójt tak twierdzą, czy był tam ktoś, czy nie nadaje się pod względem geologicznym, czy są to za duże koszty inwestycji, jeśli są za duże, no to jak są to koszty i czy tak jak mówię, jest jakaś alternatywa dla tej działki. Dziękuję. Czy pan na pan pozwoli, na to pytanie odpowiem pisemnie. Dobrze. Serdecznie dziękuję. Ostatnie, jeszcze kolejne. Panowie Zofiusi? Nie widzę. Jeszcze gwoli informacji wpłynęło do przewodniczącego Rady, ale również pewnie do Państwa. Pismo Klubu Sportowego Grób w Podegrodzu dotyczące finansowania tego klubu. To pismo przekazaliśmy do Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej. Te obydwie komisje odrębnie zajmowały się tym tematem, natomiast jest potrzebne wspólne stanowisko Komisji Budżetowej i Komisji Oświaty, wypracowanie jakiegoś wspólnego stanowiska odnośnie finansowania działalności LKS Drut, tak żeby zachować te rzeczy, które dla mieszkańców i społeczności gminy i miejscowości Podegrodzie Drut realizuje i aktywizuje tak młodzież, jak i dorosły. Natomiast no, nie ukrywamy, że pewne środki też będą przeznaczane na inne stowarzyszenia, które również zajmują się działalnością i sportową, i działalnością, że tak powiem, z młodzieżą trudną. Tutaj te obydwie komisje wypracują stanowisko i wtedy to pismo będzie przedmiotem naszej dyskusji. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne pytania od Państwa? Wnioski? Nie widzę. W związku z powyższym kończę 12. sesję Rady Gminy Podegrodzie.